Parasańko, OZB Szczecin. Na punkty pojedynek oceniać będą na stanowisku pierwszym pan Marek Mońko, OZB Grudziądz, na stanowisku drugim pan Eligiusz Komarowski, OZB Poznań, na stanowisku trzecim pan Maciej Demel, OZB Grudziądz, na stanowisku czwartym pan Sławomir Milczarek, OZB Łódź i na stanowisku piątym pan Tadeusz Reszczyński, OZB Gdańsk. Sędzia czasowy pan Sebastian Śledziński, OZB Elbląg. Zanim zabrzmi jeszcze pierwszy gong, przywitamy pana Marka Adamskiego. Jest to syn Jerzego Adamskiego, srebrnego medalisty olimpijskiego z Rzymu, waga piórkowa, mistrza Europy z roku 59. Również brązowy medal zdobył na Mistrzostwach Europy w roku 63. Zawodnik Brdy, startu Jastorii Bydgoszcz. Rozpoczynamy. Pierwszy gong. Ring wolny, starcie pierwsze. Karbo Gliwice, narożnik czerwony, a Patrycją Bednarek, PKB Polkowice. Sandra Brodacka we wczorajszej walce półfinałowej pokonała na punkty 21-9 Agnieszkę Słomską, broni Radom. Natomiast Patrycja Bednarek również zwyciężyła na punkty 16-10, pokonując Angelikę Grońską, 06 Kleofas Katowice. Ring wolny, starcie drugie. Daleka.
do 48 kg pomiędzy Sandrą Brodacką, Karbo Gliwice, Narożnik Czerwony, a Patrycją Bednarek,
PKB Polkowice Narożnik Niebieski. Do kolejnej walki finałowej przygotowują się. Będzie to finał w wadze do 51 kg, jak już mówiłem, jest to waga olimpijska. Narożnik czerwony Karolina Michalczuk, Pako Lublin oraz narożnik niebieski Sandra Drabik, Boxing Kielce. Po zakończeniu mistrzostw reprezentantki Polski czekają Mistrzostwa Świata w Chinach na początku miesiąca maja, gdzie będzie można zdobyć kwalifikacje olimpijskie. Z Mistrzostw Świata na Olimpiadę zakwalifikuje się 8 zawodniczek. Ring wolny, starcie czwarte. A w zakończonym pojedynku finałowym zwyciężyła na punkty 18-11 Sandra Brodacka, Karbo Gliwice. Mamy nową mistrzynię Polski, bowiem Patrycja Bednarek nie obroniła tytułu mistrzyni. Dziękujemy bardzo zawodniczkom za stoczony i wyrównany pojedynek. Dekoracja zawodniczek tej wagi nastąpi po zakończeniu walki finałowej wagi do 51 kg. Zawodniczki do dekoracji przystępują w strojach sportowych. Za chwilę finał wagi do 51 kg, który nas... Drugie miejsce Patrycja Bednarek, PKB Polkowice. Trzecie miejsce Agnieszka Słomska, Broń Radom. I drugie, trzecie miejsce Angelika Grońska, 06 Kleofas Katowice. Committed no crime and bad mistakes. I've made a few. I've had my share of sand kicked in my
Za chwilę finał wagi do 54 kg. Narożnik czerwony, Żaneta Cieśla kontra Elbląg. Narożnik niebieski, Aleksandra Paczka, BKS Gorzów Wielkopolski. Obsada sędziowska tego pojedynku. W ringu walkę poprowadzi pani Maria Bartkowiak, OZB Kielce. Na punkty pojedynek oceniają. Stanowisko numer 1 pani